Minecraft! Gra, którą znają wszyscy. Gra o biciu drzew, zabijaniu krów i byciu górnikiem. Cóż za wspaniała gra, nieprawdaż? Nie! Minecraft to jedynie program, który ma sprawić, że będziesz czuć się kreatywny, mając niby jakiś zalążek wyobraźni. Pikselowata gra, gdzie twoim największym zadaniem jest survival. No, chyba że jesteś wagidosceptykiem i ustawiasz sobie poziom pokojowy. To chuj survivalu. No dobra, ale po kolei. Zaczynasz w jakiejś części losowo wygenerowanego świata, a co zrobisz od tego momentu zależy od ciebie. Z reguły każdy zaczyna od napierdalania pięścią w drzewa, by zdobyć jego klocek i przerobić go na drewno. Później dodajemy sobie jeszcze trochę ziemi i będziemy mogli zrobić nasz pierwszy dom. Szałas ziemi i drewna z drabinkami. Jeszcze postawić tylko drzwi, a twoja tajemnicza kryjówka będzie niczym jak jaskinia Batmana. Ale co dalej? Zaczynasz wytwarzać przedmioty, drewniany miecz, drewniany kilof, drewniana siekiera i drewniana łopata. Za kolejny cel ustawisz sobie prawdopodobnie kopanie do środka ziemi albo odwiedzenie w ten sposób Chin. Jakże arcyciekawe zajęcie. Ta, to ja popatrzę jak farba sknie. Okej, suchary na bok. Gdy jednak nie jesteś cholerną cipą, to włączasz grzecznie poziom normalny albo trudny i idziesz polować na potwory. Potwory? Tak, potwory. I jest ich tyle, co kot napłakał. Podstawą musiały pojawić się pająki, szkielety oraz zombie. Słynnym potworem jest Creeper, zielone coś z mordą niczym Kristen Stewart, który na twój widok dostanie takiego orgazmu, że dosłownie eksploduje. Jeszcze znalazłby się Enderman, Slime i potwory z Netheru oraz... dziwnego i tajemniczego miejsca nazwie The End, czyli koniec. Ale nie chciało mi się ich szukać. Każdy zabity jegomość zostawia nam jakieś śmieci oraz kule doświadczenia. Na co? Nie wiem, nie interesowałem się. Kto dodał tutaj doświadczenie? Leveli nie zdobywamy, statów nie posiadamy, ani żadnych umiejętności. Odpowiedź pewnie bym na to poznał, gdybym nie wykasował gry. Co pewnie większość z was nieraz zrobiła, najczęściej po śmierci, tracąc wszystkie przedmioty, które mieliśmy przy sobie. I cała praca od początku. No kurwa! Ale tak naprawdę przeżyć jest łatwo, wystarczy. Pozabijać parę niewinnych zwierząt jak krowy, kurczaki czy zezowate owce zagłady i pozabierać arełko, które następnie należy wpieprzyć do tej brudnej kuchenki i czekać aż cię usmażą. Ale żeby nie było zbyt trudno, to idziemy kopać. Znowu. I czasami się poszczęści, znajdziemy wydążone jaskinie, w których wystarczy wykopać potrzebne nam surowce. Albo trafimy na szparę wielkości pochwy samicy wieloryba. A wtedy już móc się o bezpieczny i przyjazny powrót do domu. Albo zgiń. I nigdy nie odzyskaj swoich rzeczy. Pozwólcie, że teraz pójdę zmyć z siebie to cholerstwo. A tak na poważnie. Czemu jest taki fenomen tej gry? Nieograniczona swoboda działań? Ciekawe rozwiązania? Budowle, na które pracuje się miesiącami? Nie wiem. I nigdy nie poznam tej odpowiedzi. Wolę się trzymać z daleka od tej gry, która stała się siedliskiem gimbusku. Dziękuję za uwagę i do widzenia.